Dzień dobry. Opowiedz, co tam w przedszkolu robisz. W przedszkolu robię różne prace, uczymy się różnych literek. Rozmawiamy z panią, dostajemy czasem podwyczorki w przedszkolu. Koniec. Już koniec? Tak. A kto z tobą do przedszkola chodzi? Michał. I kto jeszcze? Alan. I kto jeszcze? Już nikt. Tylko Michał i Alan? Tylko trzy osoby jest w grupie? Tylko trzy osoby ze mną chodzą i jest tam dużo dzieci. No to jak? Kto jeszcze jest? Jeszcze jest tam Marcin, Kuba, trzy Kuby, Kubuś Gruszka. Nie pamiętam tak teraz tak jak się napisali tyle. Jeszcze tam jest Ola, Macia, Suzak. A kto jest najlepszy kolega? Marcin. Jaki Marcin? Jeszcze jestem przy... Co? Jestem u Kleja? Nie, Kaczmarczyk. Kaczmarczyk? Kaczmarczyk. I co tam jeszcze przy szkole robicie rano? Jak przyjdziecie, to co robicie? Ćwiczenia. Jemy śniadanie zawsze rano. Tak? Tak. A co na śniadanie jest? Czekolada? Nie. Nie? Są płatki. Czekoladzie. A na obiad? Kotlety czekoladowe? Z surówką czekolady? Nie z czekoladowymi ziemniakami. Tak? Nie? Ziemniaki mają kolor zawsze żółty. Żółty, nie czekoladowy? Czekoladowy to jest czekolada. A potem co robicie? Jak już zjecie śniadanie? Rozmawiamy. O czym? O sklepie, co są o różnych sprawach. I wtedy tu się nazywają zajęcia. Aha. Uczycie się coś pisać? Uczymy. A co piszecie? Ślaczki, ozdabiamy literki, korujemy te rzeczy, które są napisane na literek. Pierwsze jest, musimy namalować ananasa, a ja namalowałam agres, to więc pani mi dała tutaj ananasa. A dorośli mogą do zerówki chodzić? Nie, dorośli chodzą do pracy. A po co do pracy się chodzi? Żeby zarabiać pieniądze. A po co pieniądze się zarabia? Żeby coś kupić. Na przykład co? Jedzenie, coś dzieciom nagrody, jakieś śminki, kosmetyki. Najważniejsze jest jedzenie. Co ma lat? 6. A co, mama nie wie? Mama nie wie, zapomniała sobie. A Karolina to ile ma lat? 3 dopiero.